Dobry wieczór Państwu. A może jeszcze dzień dobry? No właśnie, może dzień dobry. Przepiękny wieczór jeszcze przed nami przecież. Tak. Witamy Państwa w dniu szczególnym, bo na beneficie 50-lecia pracy artystycznej Antoniego Czajkowskiego. Zgadza się, szanowni Państwo, ale co ty tak oficjalnie? Przecież to twój tata. Oficjalnie, ale nieoficjalnie. W Grewie pojawiałem się już w różnych rolach, również na tej scenie. Przyszło mi kiedyś występować, ale w takiej roli i na takiej uroczystości chyba jeszcze nigdy. Szanowni Państwo, dzisiejszą szczególną uroczystość, szczególną również dla mnie, poprowadzi lider grajewskiej kultury niezależnej, pani Monika Soroko. Dzień dobry. I też grajewianin, dziennikarz, specjalista od Public Relations w dziale rozrywki telewizji Polsat, Paweł Czajkowski. Czas zaprosić naszego jubilata. Przed Państwem Antoni Czajkowski. Szanowni Państwo, a dzisiaj przed nami w części tego koncertu niezwykłej najpierw muzyczne okruchy wspomnień autora na bazie publikacji na Grajewo wydanych przez Ekodom pod tytułem Moje Miasto Grajewo, a po przerwie w drugiej części koncertu rozrywkowe warieté Przyjaciół Jubilata. Szanowni Państwo, nasz gość zastrzegł sobie, że to nie jest żadna celebra ani Akademia Ku Czci, tylko okazja do wspólnej zabawy. I jak to ktoś kiedyś zapytał? No właśnie, znany polityk w latach 70. Pomożecie? Możecie? Pomożemy. Zapraszamy. Proszę Państwa, że rodzice mojego taty, Stefania i Antoni, to dostrzegli i w żelaznym sklepie na placu 1 Maja u pana Ludzka Niecikowskiego pośród łańcuchów, wiader, wideł, gwoździ, czekał pachnący nowością pierwszy instrument mojego taty, akordeon Victoria. I tak rozpoczęła się nauka. Kto wie, czy 22 lipca 1964 roku, święto odrodzenia Polski, nie okazał się dla ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Ełku decydujący. Na okolicznościowym koncercie w Parku Miejskim wystąpił starszy sąsiad z ulicy Klińskiego, absolwent Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie, Ryszard Ciborowski, spędzający w rodzinnym domu wakacje. Tak wówczas wyglądał. A cóż zagrał, że wśród starszych grajewian szybko stał się legendą? Otóż zagrał słynną wirtuozowską kompozycję Włocha Volerma Beltarniego pod tytułem Pociąg. Tak więc nasz jubilat postanowił grać. W swoim życiu założył kilka zespołów. Już w liceum Pitagoras. Wśród publiczności jest perkusista Wiesław Wiśniewski. Brawa. Śmieszał dzieci parodią radiowego Podwieczorku przy mikrofonie oraz uczył angielskiego. W liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika realizował program z klasy filharmonicznej i wymyślił całkiem niezły wokalny zespół, który nazywał się Podlasianki. Naszego jubilata pociągała rozrywka. Na radiowej antenie, jak mawia, nie było rzężących gitar, królował jazz tradycyjny i Dixieland. Z pewnych względów słuchał często poznańskiej piętnastki radiowej z solistą na saksofonie sopranowym, który później, jako Big George multiinstrumentalista, obdarzony niezwykłą wizją komika, zjeździł z koncertami chyba całą Polskę i kawał ziemskiego globu. W życiu mojego taty był taki okres, kiedy grał na dancingach. Okres ten wspomina bardzo ciepło. Była to dla niego wtedy nauka klasycznej muzyki tanecznej. Przez rok grał wówczas w Mimozie, która mieściła się w pomieszczeniach Grajewskiego Centrum Kultury, a następnie w Jagience. Wtedy, jak mówi, orkiestry umiały grać, a ludzie umieli tańczyć. Muzyka, którą grał z grajewskimi muzykami, jest dzisiaj rozrywką wysokiego lotu,
hoteli, a nawet koncertów filharmonicznych. Saksofonista z Mimozy i Jagienki jest razem z nami, szanowni państwo. Jan Zalewski. Kolejnym zespołem mojego taty w Grejwie był Ragtime Septet, szczegółowo opisany w wielu wspomnieniach autora. W krótkim czasie zespół ten został obsypany wieloma nagrodami i wyrósł na naprawdę liczącą się kapelę Disneylandową w Polsce. Niestety nie zachowały się żadne nagrania zespołu z tego okresu. Nawet z pamiętnego festiwalu Jazz nad Odrą z 1972 roku, kiedy to zespół tam właśnie występował. Są za to zdjęcia, które państwo w tej chwili widzicie. Zachowały się za to nagrania kwintetu jazzowego założonego podczas dyrektorowania w Państwowej Szkole Muzycznej. Grają Jan Deluga, saksofon altowy, Waldemar Deluga, perkusja, Ryszard Jasionowski, flet, Jarosław Krajewski, gitara basowa i Antoni Czajkowski, fortepian. Oto jego kompozycja Spacer o świcie. Jeszcze jedna historia, jedna piosenka zatytułowana W miasteczku. Tuż po moich urodzinach, co znam z opowiadań i wspomnień taty, na otwarcie nowego budynku Szkoły Muzycznej po dawnym magistracie przyjechała delegowana z Warszawy z Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego Teresa Płachecka. Okazała się poetką i zauroczona Grajewem napisała tekst, do którego muzykę napisał jubilat. W zakończeniu pracy w szkolnictwie artystycznym, co doskonale już pamiętam, tato przez blisko kolejnych 20 lat realizował najpierw sam, a później z grupą artystów scen warszawskich autorskie koncerty edukacyjne. Wśród nich był solista reprezentacyjnej koncertowej orkiestry Wojska Polskiego imienia Stanisława Moniuszki, grajewianin i świetny buzonista pan Czesław Proszkowski. Powiedzieć o Warszawie. Dokąd poleciał ten szaleniec? Na czyich listkach szumi, gdzie jest? Czemu nie wraca srebrny wariat? Srebrny, ciepły jak latarnia, wietrze jak pustka. Ty zawsze będziesz na mych listkach. Żeby choć raz numerki to lotka z góry znać, niby byt ja przepowiedzieć jeden raz, żeby jak raz uwierzyć, że naprawdę chcieć to móc, że to wszystko jest możliwe, że to żaden cud. Ja mam pewne wątpliwości, dlatego zawsze mówię tak. Nazywam się Majewski. Marek Majewski.
Jak Bond, dokładnie takie skojarzenie miałem, ja to ściągnąłem. Wiedzą Państwo dlaczego? Bo się zdarza, że mnie mylą z Szymonem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale w każdym razie się zdarza, więc jak mnie ktoś pyta, czym ja się właściwie różnię od Szymona, to odpowiadam, że ja po prostu występuję dla dużo inteligentniejszej publiczności. Dobry wieczór Państwu. Już mogła go się nie bać, bo był bez lufy. Figi daj, 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 figi daj. Połapała się zwierzyna. Wytropiła z myśliwego. To co on jej mu zrobiła, powiesiła, patroszyła, na rozkładzie położyła za winę jego. Figi daj, 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 daj mi figi daj, figi daj. Całymi dniami haruję w barze, myję gary. Płacą mi tak, że nie wystarczy, żeby żyć. Ale wystarczy na to, żeby marzyć. No i jeszcze przecież za coś muszę pić. I tak mnie dzień za dniem pogania, rok za rokiem. Za to w niedzielę to ja idę sobie w szał do knajpy, która niedaleko jest za rogiem. Bo tam mnie kiedyś taki jeden kochać chciał. In English, maybe some of you speak, yeah. Okay, yeah, I mean, Poland is like a second home for me. I've been here many, many times, and I used to speak it okay. I never spoke it well. But I haven't been here for a little while, so my Polish has gotten sort of bad. But I just love it here. My kids have been here. My kids have performed here. I have. They're now 18 years old. They're twins, a boy and a girl. They performed in Grajewo when they were 8 years old. Tolik arranged the concerts. They performed maybe a dozen times in Poland. So there's a lot of history between Tolik and me and Poland and me. So I always feel it's a privilege when I come here and perform and see my friends. So thank you all for coming, and I hope to see you again. Thank you. I jeszcze na koniec bardzo ważna refleksja moja. Proszę Państwa, rozwinąłem się przez te lata. Rzeczywiście, ja wiem i wiele ludzi mi o tym mówi. Ja sam zresztą po sobie to czuję. Rozwinąłem się literacko, rozwinąłem się muzycznie. Przeszedłem zgodnie z wiekiem na inny rodzaj realizacji. Promuję artystów, młodych ludzi, talentowanych. Robię projekty muzyczne, czasami jeszcze koncertuję, ale coraz mniej. Takie są natura, takie są prawa wieku. Jestem dumny ze swoich dzieci. Nie wszyscy mogli tu przyjechać, ale cieszę się, że przyjechał mój syn. Tam jest wnuczka, też za kulisami wygląda. Pokaż się, Kinga, Państwu z Pawełkiem. Nie szkodzi. Proszę Państwa, to moje rozwinięcie się, te moje sukcesy, te moje nagrody, te moje ostatnie, no, prawie 10 lat zawdzięczam jednej sobie, który tu składam pomoc za wydobycie się z choroby dwukrotnie, za uczynienie mi domu i za to, że jest aniołem stróżem. Halina, Halusia, pokaż się. Dziękuję Państwu za przybycie. Grajewo kocham. To jest moje miejsce. Dziękuję.